piszemy sobie wierzchołki ABC. I wysokość poprowadzona naprzeciw prostokątną jest 4 cm. Wysokość poprowadzona naprzeciw prostokątną, pamiętajcie, że musi być pod kątem prostym. Czyli sobie tą wysokość tutaj prowadzimy. Zaznaczamy sobie kąt prosty. Co dalej? Spodek tej wysokości... Mamy 4 cm. Już sekundeczkę tylko wpiszę. Dobra, to jest dane. Spodek tej wysokości leży w odległości 1,1 cm. Od środka przeciwprostokątnej. Co to jest spodek wysokości? To jest tam, gdzie się wszystkie wysokości jakby... Nie. Kto powie? Spodek wysokości? Punkt, na którego spada wysokość. Tak. Nasza wysokość z wierzchołka C spadła tu. Na punkt S. To jest nasz spodek wysokości. Nie widać trochę. Bo a, ten... dobra. Dobra. I teraz my mamy tak. Mamy obliczyć odległość spodka. A, mamy. Spodek leży w odległości od 1,1 od środka przeciwprostokątnej. Szukamy środka przeciwprostokątnej. Za pomocą czego znajdujemy środek przeciwprostokątny? Oprócz linijki, którą ja tutaj wykorzystuję. Rysowania tych symetralnych. Symetralną. My sobie tutaj już podarujemy tą symetralną. Dajmy sobie tutaj jakiś tam punkt X. To będzie środek okręgu opisanego również. Dobra. I nasz odcinek, który mamy. Odcinek SX ma długość... 1,1 cm. 1,1 cm. SX, dobra. No i tutaj jest ten nasz promień, który też mamy. Duże R, tak? To z Pitagorasa można. Dobra, co możemy policzyć? Po pierwsze mamy policzyć promień okręgu opisanego. No to już widzimy, że promień policzymy. Bardzo dobrze, czyli proszę, piszemy sobie teraz. Zapisywał. Trójkąta CXS i twierdzenia Pitagorasa będziemy mieć. Dominik mi dyktuje. Czyli mamy tak, to pewnie 4 do kwadratu plus 4 do kwadratu. Plus teraz 1,1 to od razu się zamieni, to będzie 7 szóstych. Do kwadratu. To będzie teraz tak. Mamy 16 plus 49, 49 jestych szóstych równa się r kwadrat, czyli... 49 trzydziestych szóstych to by było ile całych? 1,13 trzydziestych szóstych. Czyli będzie tak, 16... Nie, zapiszmy sobie może tak, 16, bo musimy wyciągnąć jeszcze promień, czyli będziemy mieć tak 16 całych i 49 36, tak? Czyli r kwadrat to się równa. Zamień mi to na ułamek niewłaściwy. 36, masz kalkulator? Tak, już. 36 razy 16 i plus 49. 36 razy 16 plus 49. 625. Czyli będzie 625, pięknie, 36, czyli R samo R to będzie pierwiastek z tego, a to będzie... 36, 25 szóstych, tak? Tak. 25 szóstych, możemy sobie jeszcze zapisać, że to jest 4,1 centymetra. Dobra, no to podpunkt A mamy pięknie zrobiony, czyli promień. Dobrze. Promień okręgu opisanego teraz mamy policzyć. Długości boków trójkąta, tak? Tak. Czyli... No to co byśmy tutaj mogli policzyć? Może popatrzmy na ten rysunek. Na naszym rysunku mamy promień, bo promień nam już wyszedł. Tak. Ale ten sam promień, słuchajcie, jest też tutaj. Zgadza się? Od punktu X do B jest promień? No jest. Jest. I on wynosi? On wynosi 4,1. Dobra. To ile będzie odcinek AB miał długości?
No to było dwa razy promień. Dwa razy tyle, no właśnie. Czyli... No to zapiszmy sobie, czyli bok AB. AB. To się równa 2R. 2 razy 25. Czyli 2 razy. 25 szóstych, czyli to jest... Skrócimy sobie. To będzie 25 trzecich, czyli... Czyli 8,1 trzecia. Centymetra. No to jeden bok już mamy dany. O, bo ja tutaj piszę, a nie pokazuję. Dobra. To jest odcinek AB. Zapiszmy sobie AB. To jest 8,1 trzecia centymetra. Dobra. Wracamy do rysunku, bo bez rysunku tutaj nic nie zrobimy. Co jeszcze możemy sobie tutaj policzyć? Ten cały odcinek to jest nasz promień, prawda? Tak. A tutaj ten kawałek to jest 1,1 szósta. To możemy policzyć długość odcinka BS. Jak będziemy mieć BS, popatrzcie, jak będziemy mieć ten odcinek BS, a tutaj mamy 4, ten będziemy mieć, no to policzymy BC znowu z czego? Tak, z Pitagorasa. Dobrze, ile będzie miał odcinek BS? No 8,1 trzecia minus... Nie, promień. Od promienia musisz odjąć. A, od tego, dobra. 4,1 szósta. Minus? Minus 1,1 szósta. No to piszemy sobie w takim razie, czyli odcinek BS to się równa 4,1 szósta minus 1,1 szósta. To jest 3 centymetry. No to mamy trójkę pitagorejską. Jaką? 3, 4, 5. Ale my musimy sobie zapisać, więc piszemy tak. Z trójkąta BSC i teraz Dominik Pitagoras, czyli będzie. Czyli będzie tak. 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się bok CB do kwadratu. BC. Kwadrat. Dobrze, to samo. Mhm. Czyli BC do kwadratu to będzie... 9 plus 16, czyli 25. Czyli BC będzie miał długość... BC będzie miał długość 5. Dobrze, no to jak mamy AB i mamy BC, to AC znajdziemy bez problemu z czego? Rysunek, muszę sobie wrócić do rysunku. Masz AB... Masz AB i BC masz dane. No to z czego policzymy? No. C. Nie z Pitagorasa. No tak? No, z Pitagorasa. No. Czyli będzie. No, czyli będzie 5. Z trójkąta teraz ABC. Kąta ABC. Czyli mamy tak 5. AB kwadrat to będzie... AB AC kwadrat plus BC kwadrat. Na się, czyli będzie AC było... AC było? Mamy do policzenia, to jest ten bok, którego jeszcze nie mamy. Właśnie. Hmm? Dobra. Czyli tak, za AB wstawimy. Za AB podstawimy, AB tam wyniosło... 8,1 trzecia. Czyli 8,1 trzecia do kwadratu. Równa się blok AC do kwadratu plus 5 do kwadratu. Czyli teraz zamieniamy na ułamek niewłaściwy. A, co się możemy przenieść? Tak, przeniesiemy sobie. To będzie, to się równa. 25 minus. 3 razy 8 jest 24. 25 trzecich do kwadratu minus 5 do kwadratu, tak? No. 25. Piękne obliczenia mamy. To się równa. 25 do trzecich do kwadratu to będzie. Czyli... To będzie 625 dziewiątych. Minus. 25 pierwszych rozszerz przez 9. 25 razy 9 to będzie ile? 25 razy 9. 225. 225 dziewiątych. No zamiast 25, tak? Tak? Czyli AC czyli, to będzie pierwiastek z. To minus 100 to będzie. To jest 409. Tak, a to będzie 20. To będzie czyli to będzie się równało 23. Czyli 6, 1 i 2 trzecie. Mhm. Czyli AC to będzie 6 i 2 trzecie centymetra.
I mamy wszystkie boki trójkąta rozwiązane. Dobra, no super. Daliśmy radę. Czy to zadanie, jakieś pytania do tego macie? Trudne to zadanie? No, do najłatwiejszych nie należy. Ale nie jest to jeszcze jakieś zadanie bardzo trudne, bo będziemy na pewno robić zadania trudniejsze. Jeszcze tam będziemy też wracać do tych własności, ale to jutro. Dobrze, słuchajcie. Na zadanie domowe z dzisiejszej lekcji proszę sobie zrobić tak. Tylko sobie zbiór otworzę. I nasze zadanka, które zaczęliśmy. Dzisiaj zaczęliśmy od zadania. Które myśmy lubili? Od 416 bodajże, tak? Tak. 416, tak. To znaczy, że na zadanie domowe będziecie mieć zadanie. A, bo mam źle te numery tutaj powpisywane. 415. 415. To będzie pierwsze. Później już z okręgu opisanego zróbcie sobie bardzo proste zadanie. 420. 4, jakaś dziwna ta numeracja, 122, 123 wam pokazałam, bo to musiałam wam pokazać to twierdzenie, żeby przypomnieć. Myślę, że sobie powinniście poradzić 4, 124, a 125 robiliśmy teraz, tak? To jesteśmy ok, super. To tyle. Tylko te cztery zadanka, tylko bardzo was proszę, żeby każde zadanie geometryczne było rozpisane w taki sposób, jak robimy to na lekcji. Nie robimy tego skrótowo i nie robimy tego chaotycznie. Robimy to bardzo dokładnie, opisując z jakiego trójkąta, z jakiej własności i ewentualnie z jakiego twierdzenia korzystamy. Teraz będę was więcej pytać, bo nic się tu nie zapowiada na ten powrót do szkoły. Już zaczynam się martwić, bo jednak chciałabym troszeczkę inaczej popatrzeć na tą waszą pracę. Będę chyba was zapraszać w te piątki czasem z zeszytami, bo chciałabym zobaczyć, jak sobie radzicie z tymi notatkami, bo to też jest dla mnie bardzo ważne. Trzeba będzie sobie już przygotowywać ściągawkę do sprawdzianu. Wpisałam wam sprawdzian, czy w waszej klasie nie wpisałam? Proszę mi przypomnieć, bo wpisywałam w niedzielę na przyszły tydzień. Jest wpisany sprawdzian? W dzienniku? Proszę zerknąć. Kartkówki były. No to kartkówka, tak, ale sprawdzam, czy wam wpisałam. Nie ma chyba. To w przyszłym tygodniu sprawdzian na pewno. To czym ja w waszej klasie nie wpisałam? Nie wiem, jak to się stało. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, będzie sprawdzian, ponieważ my tak, jutro będziemy jeszcze robić ten temat, w czwartek będziemy robić już nowy temat i potem zostanie nam powtórka. Środa lub czwartek, jaki dzień wolicie? 24 czy 25? Możecie sobie wybrać. Może czwartek lepiej, bo w środę mam, mamy strasznie zawalone. Dobra, to ja wam tutaj już zapisuję w zeszycie, a wy sobie też zapiszę zaraz w dzienniku. 25 marzec 2021. To będzie sprawdzian, zadanie klasowe. Dobra. Czy jakieś pytania macie? Tak ogólnie. Nie macie żadnych pytań. Czekam cały czas na chętnych jeszcze na konkurs do końca marca. Muszę zgłosić. Myślę, że jeszcze się tam jacyś chętni zgłoszą. Na razie mamy z naszej klasy dwie osoby. Bardzo bym chciała, żeby w większej ilości, żebyście brali ten udział. Zachęcam. No i czekam cały czas. Dziękuję wam za dzisiejszą lekcję. Zapraszam w takim razie jutro. Do usłyszenia. Do widzenia. 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 Widzę, że wszyscy zadowoleni. Po głosie słyszę z kartkówki, to bardzo się cieszę. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.